W Pabianicach po raz 10 wystartował Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata. Pierwszy inauguracyjny koncert miał miejsce w niedzielę 6 października tradycyjnie w kościele ewangelicko-augsburskim świętego Piotra i świętego Pawła. Jest mi ogromnie miło, ale też przyznam, że mam pewną małą lekką tremę w tym roku, bo to jest 10 jubileuszowy Festiwal Międzynarodowy Muzyka Świata w Pabianicach. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście na nasz koncert pierwszy, inauguracyjny. Jesteśmy w miejscu, które rzeczywiście zawsze to powtarzam. Może to być powtarzane jak coś, co jest takim elementem zdartej płyty, predestynowane do tego, aby oprócz czynności liturgicznych, oprócz prawdziwego duszpasterzowania w tym miejscu, świątynia stawała się miejscem obcowania ze sztuką. Bo to też jest rodzaj duszpasterzowania, bo to też jest rodzaj budowania niezwykłej więzi z absolutem poprzez więzi ze sobą, poprzez więzi ze sztuką. I myślę, że tak patrzę, widzę na pewno siostrę w kościele, która się ze mną zgodzi, że miejsce do tego predestynowane, Kościół apostołów Piotra i Pawła, spełnia dzisiaj po raz 10 taką rolę. Po raz 10 w festiwalu, to znaczy pewnie już kilkaset razy, chyba nie przesadzam, w tym miejscu rozbrzmiewała muzyka jako język, który nas wszystkich jednoczy, który sprawia, że czujemy się wszyscy ze sobą związani, bez żadnych niepotrzebnych słów, bez złych spojrzeń, a wszyscy potrafimy, obcując ze sztuką, przeżywając ją, spojrzeć na tego siedzącego obok ze zrozumieniem, ciepłem, uśmiechem i potrafimy budować prawdziwą wspólnotę. I oprócz życzeń, by w tym czasie jubileuszowego 10 festiwalu Muzyka Świata w Pabianicach dobrzmiewała do naszych serc muzyka, która nas będzie rozgrzewać, pobudzać, inicjować do dobrego, oprócz tych życzeń życzę, aby właśnie był to czas, w którym przy muzyce spojrzymy na siebie z wyrozumiałością, z dobrocią. Czasami w pokorze, wybaczając drugiemu i samemu sobie. Czasami po to tu przychodzić należy, by uśmiechnąć się po prostu, podać rękę i wyjść ubogaconym ze wszechmiar. I tego życzę wszystkim. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i zupełnie, zupełnie poważnie, niech ten czas tego 10 festiwalu będzie czasem takiej refleksji nad sobą, jednocześnie przeżywania wielu radosnych chwil. Szczęść nam wszystkim, Panie Boże. Drodzy Państwo, wiem, że to każdy już czeka na te wrażenia muzyczne, więc nie chcę przedłużać. 10 lat minęło, bardzo szybciuteńko. W programach napisałam takie podziękowanie dla Was, drodzy melomani, bo naszym darczyńcom i tym, którzy pomagają, wstępnie podziękowałam. Natomiast, drodzy Państwo, nie byłoby koncertów bez Was, melomanów, tych, którzy przychodzą tak licznie, pięknie, z gorącym sercem i z radością na twarzy i słuchają tych wszystkich koncertów. Drodzy Państwo, jest energia po to, żeby to robić dalej. Tak naprawdę dla Was. Z czystej pasji, miłości, ale dla Was. Także cieszę się, że jesteście od 10 lat. Mam nadzieję, że kolejne lata przed nami. Życzę pięknych, miłych dzisiejszych wrażeń muzycznych. Rok jest, przyznam, trudny. Był trudny w organizacji, ale mam naturę taką, że trzymam się tego, co pozytywne i dobre. Więc idziemy dalej. 10 mija. I za chwileczkę będziemy otwierać festiwal. Drodzy Państwo, ktoś z Was w programie miał ukryty dzwoneczek. Poszukajcie kto. W programie, tak, ktoś z Państwa ma ukryty dzwoneczek w programie. Kto znalazł?
Szukamy, szukamy. Na pewno jest. Sama wkładałam. Luzem. Dzwoneczek, taki wycięty dzwoneczek. Nie, nie, nie. Włożony, wycięty, włożony do programu. Kolorowy. No na pewno jest. Szukamy, bo inaczej nie otwieramy. Kto ma? O, brawo. Pani Dorota, nasza melomanka, bo jak, drodzy Państwo, ci, którzy z Państwa nie wiedzą, ale myślę, że wszyscy wiemy, co roku ktoś z przedstawicieli melomanów otwiera z nami wspólnie każdą edycję. W tym roku jest to pani Dorotka. Z Pabianic? Tak, z Pabianic. No, kolejna nasza pabianiczanka. Bardzo się cieszymy. Drodzy Państwo, 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata w Pabianicach. Gdzie? Pabianica. No nie, Pabianiczanie, my mamy, mówią o nas, że my świetnie śpiewamy. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, Pabianice takie rozśpiewane. No więc też powiemy, że rozkrzyczane. Gdzie najlepszy festiwal? W Pabianicach! Drodzy Państwo, 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata uważamy za otwarty. Wszyscy tak serdeczni są, a ja postanowiłam zacząć na poważnie. W końcu uczelnia muzyczna, z którą jestem związana, zobowiązuje. Dlatego na początek chciałabym bardzo przekonać Państwa do obowiązkowej lektury, którą w tym miesiącu będzie program festiwalu i do przybywania na wszystkie koncerty, które są zaplanowane. Następny już w piątek, Trio Animato, zespół harmonijek ustnych. Myślę, że wiele osób tutaj zgromadzonych na sali pamięta już koncert tego zespołu. To jest chyba też siła tego festiwalu. Poza tym, że jest świetnie organizowany, że ma wspaniałą publiczność, z którą mam przyjemność tutaj spędzać co roku przynajmniej jeden, dwa, trzy albo koncerty, to dodatkowo to jest jeszcze też to bardzo ważne, ta atmosfera, która sprawia, że artyści chcą tutaj do Państwa wracać, a Państwo upierają się i bardzo często namawiają Magdę, aby tych artystów zapraszała. No a że skoro postanowiłam zacząć dzisiaj na poważnie i naukowo, to chciałabym przytoczyć jeden z cytatów. Jak donoszą zagraniczne, poważne źródła, każdy koncert zespołu, który dzisiaj dla Państwa wystąpi, to prawdziwe sympozjum sztuki i filozofii. A skoro miałoby być to sympozjum, to wszyscy byśmy się mocno zmartwili, bo to znaczy, że byłyby przydługie wystąpienia, nudne referaty i bardzo dużo specjalistycznego żargonu, ale nie obawiajcie się Państwo tego, ponieważ serbska gazeta Danas, która donosiła właśnie o tym, że to sympozjum, to każdy koncert Tria, Golnar and Mahan, to tak naprawdę tylko kawałek wypowiedzi. Dalej można było w tej gazecie przeczytać, że to wspaniałe wydarzenie, które za każdym razem łączy wspaniała harmonia wszystkich wykonawców koncertu. I tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to jedyny w swoim rodzaju zespół. Wielokulturowy, wielojęzykowy zespół, który ma kosmopolityczną moc łączenia ludzi. Jest to zespół, który prezentuje muzykę bez granic. Ma dobrą energię, można by powiedzieć energię elektrowni atomowej. I już za chwilę wszystkich Państwa wbije w krzesła, wbije w te miejsca, w których się znaleźliście, siłą wybuchu jądrowego i można by się martwić o to, co się stanie potem. Ale jak wiadomo, koncerty rządzą się swoimi regułami, istnieją różne formy porywania publiczności, więc nie wyprzedzajmy faktów. Golnar Shahyar i Mahan Mirabab, którzy tworzą podstawę zespołu goszczącego dzisiaj w Pabianicach, to artyści, którzy są dla siebie muzycznymi partnerami od momentu, kiedy spotkali się w Wiedniu w 2011 roku i postanowili, że połączą swoje irańskie korzenie z elementami jazzu, z elementami wielu kultur i muzyką, którą mieli w trakcie swojej kariery muzycznej szansę poznać. Występowali w wielu częściach świata, nagrali kilka płyt w bardzo różnych składach, a ich najnowsza płyta, jak zresztą można również przeczytać w programach wydrukowanych na festiwal, uznana została za arcydzieło.
można by się zastanawiać, co tak naprawdę jest podstawą sukcesu tego zespołu. Jest pewnie wiele elementów, ale to, co najważniejsze, to sztuka improwizacji. Improwizacji, która jest sztuką bardzo złożoną i trudną, ale też dającą strasznie dużo satysfakcji, bo na czym polega? Na umiejętnym słuchaniu siebie nawzajem, na obserwowaniu się, ale też na tym, żeby odpuszczać chęć ciągłej kontroli i pozwalać sobie na błędy. I ta sztuka improwizacji to świetna sztuka w muzyce, ale również świetna sztuka w życiu. Improwizacja to również taki element, który sprawia, że muzyka ma zawsze dobrą energię, jest zawsze żywa i nowa. Jak mówił kiedyś w jednym z wywiadów słynny pianista jazzowy i kompozytor Chick Corea, gdybym tylko chociaż raz, wychodząc przed publiczność, poczuł, że moja muzyka brzmi staro, po powrocie do garderoby od razu strzeliłbym sobie w łeb. A potem jeszcze na pytanie, czy zależy mu, żeby jego muzyka miała wymiar historyczny, powiedział tak. Nie, nie zależy mi. Wybaczy pan, ale tak naprawdę mam to gdzieś. Tworzyć można tylko teraz dla żywych ludzi. Świat potrzebuje nowej twórczości. Potrzebuje ludzi, którzy chcą pchnąć świat w kierunku pozytywnym, do piękna. To można robić tylko teraz. Twórczość jest afirmacją, największą pochwałą życia, nie wieczności. I myślę, że artyści, którzy dzisiaj dla Państwa wystąpią, zgodziliby się z tymi słowami, bo kiedy przyjrzymy się im biografiom, to tak naprawdę widać, że jeśli ktoś bardzo chce tworzyć muzykę, tworzyć sztukę, zajmować się czymś w życiu, to do niego przyjdzie. Golnar Shahriar jest irańsko-kanadyjską wokalistką, kompozytorką, a także twórcą tekstów. Tak naprawdę początkowo myślała, że zostanie biologiem, więc skończyła licencjat na Uniwersytecie w Toronto, ale potem szybko postanowiła wyjechać do Wiednia po to, aby zrobić muzyczną karierę. I udało się to dość szybko, zaczęła występować na międzynarodowych scenach, a w międzyczasie na Uniwersytecie w Wiedniu ukończyła studia muzyczne. Jej towarzysze to Mahan Mirabab, który jest irańskim kompozytorem, jazzmenem, gitarzystą, a przy okazji również architektem. Doświadczenia w zakresie muzyki folkowej, tej swojej oryginalnej muzyki irańskiej, zbierał zanim przyjechał do Wiednia. W Wiedniu postanowił to wszystko połączyć jeszcze z jazzem. Jest multiinstrumentalistą. Elementy współczesnej muzyki łączy chętnie z elementami bardzo tradycyjnych rozwiązań, z muzyki irańskiej, z muzyki tureckiej czy kurdyjskiej. Jest też multiinstrumentalistą, który bardzo chętnie gra często na dość tradycyjnych, bardzo tradycyjnych instrumentach, na przykład na takiej perskiej lutni ud, chyba mogłabym powiedzieć na udzie, ale to nie brzmi dobrze, ale też na różnego rodzaju gitarach. Tutaj macie je Państwo przed sobą i widać, że nawet taki jeden instrument sprawia, że można go nazwać multiinstrumentalistą, bo gitara jest jedna, ale są dwa gryfy, czyli takie dwie gitary w jednym, można by powiedzieć, że tu mamy już aż cztery. Są to gitary bardzo ciekawe, ponieważ na jednym gryfie są progi, klasycznie jak w gitarze, ale na drugim progu już tych, znaczy na drugim gryfie już tych progów nie ma. I to drugie rozwiązanie jest bardzo ciekawie, daje szansę bardzo oryginalnych rozwiązań brzmieniowych, ponieważ elementy jazzu, tej współczesnej europejskiej muzyki, gitarzysta łączy na przykład ze skalami mikrotonowymi. Brzmi to dość poważnie, lepiej byłoby tego nie analizować, bo to by znaczyło tyle, że posługuje się takimi odległościami między dźwiękami, których ja nie mogłabym zagrać na tym fortepianie, bo one są jeszcze mniejsze niż te odległości między klawiszami. Najważniejsze to zachwycać się tą niezwykłą aurą brzmieniową, która powstanie i którą za chwilę będziecie mogli Państwo usłyszeć. No i jeszcze perkusista Amir Wahba. Tak naprawdę instrumentarium, które znajduje się tutaj, jest najlepszym dowodem na to, cóż to za artysta. Kształcił się najpierw klasycznie w Wiedniu, ale potem wyjechał do Holandii, do Rotterdamu na studia muzyczne i tam zaczął poznawać muzykę folkową. Poznał bardzo dobrze flamenko, poznał dobrze bardzo różnego rodzaju tradycje muzyki afrykańskiej i to wszystko jak w jednym kulturowym tyglu teraz będzie się ze sobą łączyć.
A zatem na podsumowanie, jakie są najmocniejsze punkty tego zespołu? Po pierwsze, krytycy twierdzą, że głos wokalistki, który brzmi tak głośno i tak mocno, że rzadko kiedy i gdzie można taki głos usłyszeć. A na dodatek jest to głos, w którym artystka łączy plemienne tradycje śpiewu z taką techniką skatu stosowaną w jazzie, a także formą orientalnego jodłowania, czyli tahrirem. Do tego mamy jeszcze gitary i hipnotyzujące brzmienie gitar Mahana Mirababa, no i plus instrumenty perkusyjne. Te, które znamy i te, które ich nie znamy i które przenoszą muzykę tego zespołu w zupełnie inny wymiar. No i na koniec powtórzmy za Chickiem Corea. Świat potrzebuje ludzi, którzy pchną muzykę i świat w dobrym kierunku, w pozytywnym kierunku do piękna. I dokładnie tak zrobią dzisiaj artyści, których już teraz zapraszam na scenę. A zatem przed Państwa Golnar and Mahan Trio. A w zespole występują Golnar Shahyar, Mahan Mirabab i Amir Wahba. Zapraszam serdecznie.
Koncert, o czym świadczyły gromkie oklaski, owacja na stojąco i bisy, bardzo się podobał. Festiwalowa muzyczna podróż dookoła świata z ciekawymi artystami z różnych krajów trwać będzie przez weekendowe dni każdego październikowego tygodnia aż do 27 października. Oprócz rodzimych wykonawców wystąpią artyści z Francji, Belgii, Chin oraz Filipin. Wszystkie koncerty zaczynać się będą o stałej godzinie, czyli 18, a wstęp na festiwal jest jak zwykle bezpłatny. I tak w najbliższy piątek, 11 października, przed melomanami wystąpi trio Animato, najdłużej działający zespół kameralny w Szczecinie. Tworzą go muzycy, absolwenci klasy akordeonu i fortepianu, entuzjaści harmoniki ustnej, koncertujący w niezmienionym składzie od 1992 roku. W sobotę, 12 października, w murach zabytkowego kościoła zabrzmi muzyka żydowska w wykonaniu dwóch łódzkich chórów, żydowskiego Clil oraz międzypokoleniowego chóru czterech kultur Dialog. Natomiast drugi festiwalowy weekend w niedzielę 13 października zakończy muzyka poważna na wesoło. Wystąpi absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi Czesław Jakubiec wraz z zespołem The Tricks. To nowoczesne trio instrumentalne, którego skład to dwoje skrzypiec i fortepian. Przypominamy, że koncertom festiwalowym towarzyszy Pabianada, czyli wystawy, wykłady, warsztaty oraz inne koncerty. Wydarzenia te odbywają się w różnych miejscach, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Miasta Pabianic, Pabiańskim Centrum Medycznym, Studium Miniforma oraz w Kościele Ewangelickim. Drodzy Państwo, koncert Pabianickie Talenty w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Świata jest wielkim wydarzeniem w naszej szkole. Wystąpią na nim nasi najlepsi uczniowie i najlepsze zespoły. Koncert będzie miał miejsce 15 października o godzinie 18 w Kościele Ewangelickim Świętego Piotra i Świętego Pawła. Nie może na nim zabraknąć najlepszej na świecie pabianickiej publiczności. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. W czwartek, 17 października, w Muzeum Miasta Pabianic o godzinie 18 rozpocznie się wykład zatytułowany Schuberta i Brahmsa fantazje muzyczne słowem i dźwiękiem malowane, który wygłoszą Anna Juszczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim oraz Julia Laskowska z Akademii Muzycznej w Łodzi. Do Pabianic przyjechał jeden z bardziej znanych satyryków, Krzysztof Dałkrzewicz. W Miejskim Ośrodku Kultury bawił pabianiczan swoim najnowszym programem kabaretowym Jedz Kawiorek. To ja się czuję w pewnym sensie jak już w takim kultowym dowcipie o tym, jak to dwa koty idą przez pustynię, idą godzinę, dwie, trzy i nagle jeden kot do drugiego mówi: wiesz co, ja już tej kuwety nie ogarniam. Jest to na bieżąco aktualizowany autorski program satyryka, w którym opisuje i wyśmiewa absurdy, w tym te polityczne, do których dochodzi na co dzień w kraju nad Wisłą. Zobaczy Kaczyńskiego zimne płoty. Widzi Pawłowicz telepka. Zobaczy Czarneckiego, odrzuca ją od Brukselki i... Krzysztof Dałkrzewicz jest satyrykiem, felietonistą, poetą, kompozytorem, gitarzystą i piosenkarzem. Działalność estradową rozpoczął w 1975 roku. Pełnił wtedy funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie oraz współtworzył kabaret Gwóźdź. W 1976 roku satyryk otrzymał drugą nagrodę na pierwszej Biesiadzie Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim za swój autorski program Dookoła Wojtek, a zaledwie rok później nagrodę Złote Rogi Kozicy na przeglądzie kabaretów w Zakopanem. Po przeprowadzce do Warszawy zaczął występować w kabarecie na Piąterku. Był kierownikiem literackim teatru na Targówku, a w latach 1983-86 współtworzył z Januszem Gajosem kabaret Hotel Nic. W 1986 roku otrzymał trzecią nagrodę na międzynarodowym konkursie na sztukę teatralną za antywojenną farsę Cycek. Od 1986 roku do 1990 roku był członkiem kabaretu pod egidą. Obecnie artysta występuje z własnymi programami satyrycznymi, realizuje programy w telewizji, jest także autorem kilkunastu książek. Ma swoją rubrykę w tygodniku Przegląd. Krzysztof Dałkrzewicz otrzymał również wiele nagród i odznaczeń, m.in. srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis w 2009 roku. Jeżeli ktoś z Państwa się z tym zgadza i też to robił, to zapraszam do śpiewania. Błogosławiłem piersi mamy, które całowałem.
a potem Gierek pojawił się z tym swoim bicie, rozumicie? Ja doroślałem i każdego dnia bardziej kochałem życie. Przejdźmy teraz do zapowiedzi najbliższych wydarzeń. W najbliższą sobotę, 12 października, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Pabieńskie Obchody Roku Moniuszkowskiego. O godzinie 17 w sali widowiskowej rozpocznie się koncert w wykonaniu światowej klasy artystów, sopranistki Natalii Kowalenko z Ukrainy i śpiewaka operowego Aleksandra Ładysza, którym na fortepianie akompaniować będzie Jarosław Domagała. W repertuarze znajdą się najpiękniejsze polskie pieśni, m.in. z Halki czy Strasznego Dworu. Jak zapowiedział Aleksander Ładysz, będzie również niespodzianka dla publiczności. Tego samego dnia Miejski Ośrodek Kultury organizuje 16. Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego. Od godziny 10 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie można podziwiać talent i umiejętności kilkunastu zespołów tanecznych oraz kilkudziesięciu tancerzy w dwóch kategoriach – taniec nowoczesny i taniec współczesny. Jury, które pod uwagę będzie brało technikę wykonania i dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, skalę trudności w wykonywanej prezentacji, ogólny wyraz artystyczny oraz harmonię ruchu, stroje i użycie rekwizytów, przyzna m.in. nagrody Grand Prix prezydenta Pabianic oraz przewodniczącego Rady Miejskiej patronów imprezy. Klub Podróżnika PTTK i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na spotkanie ze Sławomirem Marczakiem, pabieńskim podróżnikiem, który opowie o wejściu na najwyższy szczyt Afryki. Spotkanie zatytułowane Kilimandżaro – Góra Kawy i Bananów odbędzie się w środę 16 października o godzinie 18.30 w Galerii Ex Libris. Muzyczną propozycję ma Centrum Seniora. 18 października o godzinie 16 pora na Dzień Seniora, czyli występ zespołu wokalnego Złota Jesień pod opieką pana Marka Koszady z Domów Kultury Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Teraz zaproszenie Młodzieżowego Domu Kultury. Placówka przy ulicy Płaskiego po raz 10 organizuje ogólnopolski konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim Mini Saga Competition, którego tegorocznym tematem jest Modern Technology. Mini saga to bardzo krótkie opowiadanie, musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu przy zachowaniu formy, czyli ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 9-12 lat, 13-15 oraz 16-19 lat. Zadaniem uczestników pierwszej kategorii jest przygotowanie opowiadania w formie komiksowej, a dla osób z pozostałych kategorii mini sagi literackiej. Czas zgłaszania prac mija 31 października. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 21 listopada na stronie internetowej organizatora. Natomiast uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 20 listopada o godzinie 17. Czas na kino Tomi. Od piątku 11 października w repertuarze chińsko-amerykańska produkcja o Yeti. Wprost z zatłoczonych ulic Szanghaju trafimy w zapierające dech w piersiach krajobrazy Himalajów. Kiedy nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka, ona i jej psotni przyjaciele Jin i Peng nadają mu imię Everest i organizują niezwykłą wyprawę, aby magiczne stworzenie wróciło do swojej rodziny, mieszkającej w najwyższym punkcie Ziemi. Każdy krok tej wyprawy śledzi jednak Bernish, sprytny milioner, który marzy o schwytaniu Yeti, oraz dr Zara, która pragnie, by Everest wrócił do domu. Kolejna propozycja to polski film Boże Ciało. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w Poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. W jego rolę brawurowo wciela się uznawany za jedno z największych odkryć aktorskich ostatnich lat Bartosz Bielenia. Do wyboru jest jeszcze druga polska produkcja, film Mowa Ptaków. To historia Mariana, polonisty z liceum, który po wyrzuceniu z pracy musi ułożyć sobie życie, oraz jego kolegi Ludwika, nauczyciela historii szukającego sposobu na funkcjonowanie w zawodzie. Program kończymy przeglądem nowości wydawniczych. Tutaj mamy książeczkę, którą otrzymaliśmy w darze od naszego pabieńskiego muzeum. Książka nazywa się Od izby muzealnej do zamkowych komnat. Zarys historii pabieńskiego muzealnictwa.
Książka jest taką monografią Pabieńskiego Muzeum, wydaną z okazji 70 lat Muzeum w Zamku i 111 lat Muzeum w Pabianicach. Można powiedzieć, że jest ona taką skarbnicą wiedzy na temat naszego muzeum i naszego zamku. Możemy w niej znaleźć mnóstwo ilustracji, skanów z czasopism, oficjalnych dokumentów o tym, jak muzeum rozpoczynało swoją działalność, co robi dzisiaj. Tutaj warto też przypomnieć, że ogólnie nasza biblioteka gromadzi regionalia, warto z nich korzystać, zapraszamy, chociaż to często są książki na miejscu. No i co tu dużo dodawać? Pamiętajmy, że mamy w Pabieńcach muzeum i bibliotekę, tak więc zapraszam do obu tych instytucji, które są bardzo ważne w naszym mieście. Staramy się kupować do naszej biblioteki klasykę, nie tylko nowości wydawnicze, ale także dzieła wydane dużo wcześniej. Tyle, że w nowych wydaniach, bo wiadomo, że nowe wydania bardziej zachęcą do przeczytania książki, szczególnie dzieci. Tutaj mamy Przygody Baltazara Gąbki, czyli klasykę dla dzieci autorstwa Stanisława Bagaczewskiego. To jest nowe wydanie, wydane z okazji stulecia urodzin autora. Zawiera trzy tomy Przygód Baltazara Gąbki, czyli to jest tak, Porwanie Baltazara Gąbki, Misja profesora Gąbki oraz Gąbka i latające talerze. Książka, jak widać, jest ładnie wydana. To są te trzy tomy zebrane w jeden. Troszkę gruby tom, ale co tutaj mamy? Piękne, piękne ilustracje, myślę, że znane dobrze dzieciom i dorosłym z kreskówki, która była swego czasu puszczana w telewizji, autorstwa pana Alfreda Ledwiga. Myślę, że na takie jesienne, zimowe wieczory jak najbardziej warto wybrać się w podróż ze Smokiem Wawelskim, Księciem Krakiem czy Kucharzem Bartolinim. Spotkamy może też szpiega z Krainy Deszczowców. Zapraszam do czytania.